Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia? Jehowa Bóg nie chciał, żeby ludzie cierpieli. Przeciwnie, zapewnił pierwszej parze ludzkiej wspaniały początek. Ale szatan, zbuntowany anioł, nazwał Boga kłamcą i namówił pierwszych ludzi, żeby odrzucili władzę Boga. Kiedy Adam i Ewa okazali nieposłuszeństwo wobec Boga, stanęli po stronie szatana. Zbuntowali się przeciwko Jehowie i sami zdecydowali, co jest dla nich dobre, a co złe. Czy szatan miał rację? Czy ludzie potrafią z powodzeniem rządzić się bez pomocy Boga? Żeby rozstrzygnąć te ważne kwestie podniesione przez buntowników, potrzebny był czas. Oto przykład. Buntowniczo nastawiony uczeń twierdzi, że nauczyciel wybrał złą metodę na rozwiązanie zadania. Upiera się, że zna lepszy sposób. Część uczniów bierze jego stronę i też zaczyna się buntować. Co powinien zrobić nauczyciel? Ma prawo zganić zbuntowanych uczniów. Ale jak to wpłynie na pozostałych? Mogą stracić szacunek do nauczyciela, bo pomyślą, że boi się zdemaskowania. Ale załóżmy, że nauczyciel pozwala, żeby uczeń pokazał klasie swoją metodę. Wtedy wyjdzie na jaw, kto tak naprawdę ma kwalifikacje do nauczania. Na coś podobnego zdecydował się Jehowa. Kiedy szatan rzucił mu wyzwanie, obserwowały to miliony aniołów. Wiadomo było, że reakcja Jehowy na bunt wywrze na nich ogromny wpływ, a w końcu też na wszystkie rozumne stworzenia. Dlatego Jehowa pozwolił szatanowi przez pewien czas rządzić światem. Rządy szatana przyniosły nieopisany ból i cierpienie. Ale kiedy nie będzie już żadnych wątpliwości, że tylko Jehowa ma prawo sprawować władzę i że robi to w najlepszy sposób, naprawi on wszelkie szkody spowodowane buntem szatana. Wtedy na ziemi będą żyć jedynie ci, którzy chcą trzymać się zasad Bożych. Ale zanim to nastąpi, jak możesz sobie radzić, kiedy spotykają cię cierpienia? Gdzie możesz znaleźć pocieszenie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w serwisie internetowym jw.org.